Jak zapewnia prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego, nowo zakupiony artroskop podnosi jakość leczenia w tej placówce na poziom co najmniej wojewódzki. To jest urządzenie do zaawansowanych operacji stawów, dużych stawów i kolanowego, barkowego czy skokowego. Jest to jedno z najnowocześniejszych, znowu powtarzam to słowo, urządzeń na Dolnym Śląsku. Ten sprzęt umożliwi nam również zabiegi artroskopowe w ramach stawu skokowego, stawu biodrowego i ramiennego. Także myślę, że pacjenci, którzy do tej pory jeździli i szukali takiego sprzętu, takich ośrodka, który wykonuje takie zabiegi, będą mogli po prostu przyjechać tutaj do nas. Cały zestaw to jest wieża artroskopowa z wiertarką i narzędziami chirurgicznymi do wykonania zabiegu. Kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Zakup wsparła finansowo Fundacja Polska Miedź, która przekazała na ten cel 150 tysięcy. Szczegółowo o jakości urządzenia mówiła przedstawicielka firmy. Posiadamy sprzęt w jakości 4K, czyli w stosunku do jakości Full HD, która oferuje nam 1080 pikseli, to jest 4 razy więcej, czyli mamy ponad 4000 pikseli widocznych na tym ekranie dla lepszej diagnostyki pacjentów i oprócz źródła światła LED-owego, całej cyfrowej archiwizacji danych, mamy tutaj oczywiście też shaver najwyższej jakości, waporyzację bipolarną, pompę jednorolkową dla pacjenta. Władze powiatu głogowskiego zapewniają o dalszym wsparciu szpitala, w którym leczą się nie tylko mieszkańcy tego powiatu, ale także polkowickiego i górowskiego. Będziemy świadczyć usługi, o których wcześniej mogli tylko marzyć mieszkańcy naszego powiatu i okolic. Mamy bardzo dobrą kadrę medyczną, doposażamy ją w najnowocześniejszy sprzęt. Artroskop, jak zapowiedział prezes Schmidt, jest pierwszym z serii urządzeń, jakie zostaną zakupione do szpitala.